Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Na wygląd zewnętrzny ciała zwierzęcia składa się budowa ciała wraz z kondycją zwierzęcia. Kondycja, conditio, stan zdrowia i utrzymania zwierzęcia. Ocena kondycji obejmuje ocenę otłuszczenia zwierzęcia, wykształcenia mięśni, wydolności organizmu. Ocenę otłuszczenia wykonuje się w pięciopunktowej skali BMI, gdzie punktacja 5 na 5 oznacza jednostkę otyłą, a punktacja 1 na 5 zwierzę harłacze. Otyłość. U zwierząt opisujemy otyłość genetyczną, chorobową, starczą, metaboliczną. Otyłość chorobowa pojawia się u zwierząt cierpiących na cukrzycę lub niedoczynność tarczycy. Otyłość metaboliczna wynika ze stanów zdrowia zwalniających metabolizm organizmu, np. otyłość pokastracyjna. Stan prawidłowy. Żebra łatwo wyczuwalne, kręgi niewystające. Wychudzenie. Zwierzęta stają się wychudzone w wyniku braku pokarmu lub niemożności jego pobrania. Wychudzenie towarzyszy też zespołom złego wchłaniania i trawienia. Skrajne wychudzenie nazywamy wyniszczeniem. Występuje ono w chorobach nowotworowych czy zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki. Ocena stanu utrzymania jest czteropunktowa. W czasie oceny stanu utrzymania zwierząt musimy wziąć pod uwagę miejsce bytowania zwierzęcia, porę roku, użytkowość, stan linienia okrywy włosowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.